właśnie mój kolega Michał Stędzel, będzie to liberalizm, społeczna gospodarka rynkowa. Chciałabym przedstawić Państwu plan problemy na następne tygodnie. Otóż w kolejnym tygodniu w środę, bo zawsze się spotkania będą się odbywały w środę, sala nie jest stała. Będziemy informować o zmianach na stronie na Facebooku. I w kolejny wykład wygłosi wiceprezes koła, Tomek Momiński, na temat książki Uległość, Rebeka. Za dwa tygodnie, ja wyruszę teraz na stronie Mandeli, o Pajcie Babura i o Januszu Babusiu. Później zaś odbędzie się referat Mateusza Walczaka na temat samorządu i finansowania fundacji. Natomiast ostatni referat przewidziany na grudzień wygłosi Katarzyna Aszkułowicz, polonistka z filologii Polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, na temat reformy fotografii z 1937 roku, którą kontestuje m.in. panią Korwin-Mikke. Więc serdecznie Państwa zapraszam. Wszystkie referaty będą wymienione na stronie koła. Natomiast teraz, żeby nie przedłużać, oddam głos koledze, zapraszam do zadawania pytań po referacie, a Państwo tutaj puszczę listę, proszę wpisać maile, nazwiska, imię i ewentualnie będę informować Państwa mailowo również o tym. Tak, chciałbym przywitać serdecznie. Nazywam się Michał Stędzel, jestem sekretarzem prezesowego działu Stowarzyszenia Kolibri, prezesem Studenckiej Okolno Corporation Business Leaders, który działa na tym uniwersytecie. Tematem dzisiejszej prezentacji i jednocześnie mojej pracy licencjackiej jest ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa, no jako fenomen, który spowodował, że Niemcy z kraju praktycznie upadłego stało się teraz jedną z największych potęg gospodarczych. Na początku, czym jest w ogóle ordoliberalizm i skąd pochodzi ta geneza słowa? Ordo, czy tam ordung, to inaczej porządek, pewien ład, który ordoliberałowie starali się wprowadzić w gospodarce niemieckiej po II wojnie światowej, w momencie, w którym Ludwig Erhard rozpoczął reformy z tym związane. Samo pojęcie liberalizmu na gruncie niemieckim jest dość interesujące, bowiem nigdy właściwie żaden nurt liberalny nie był w stanie się deklarować w Niemczech czy w społeczeństwie niemieckim, jako że nawet mieli swoją własną odmianę merkantylizmu, czyli kameralizm, a później jedną z najważniejszych szkół w myśli niemieckiej okazała się szkoła historyczna, dzięki której zawdzięczamy historię myśli ekonomicznej, którą możemy się uczyć na uniwersytetach. Czym był ordoliberalizm? Można powiedzieć, to była pewna modyfikacja anglosaskiego liberalizmu, który był dostosowany do jakby mentalności i warunków Niemiec w trakcie okresu międzywojennego i po II wojnie światowej. A jeżeli chodzi o teoretyków myśli ordo, to jest przede wszystkim Walter Eugen, który jest ojcem gospodarczej części, Wilhelm Rybke jako ojciec tej społecznej, Franz Bohm, czyli bardziej od strony prawniczej, oraz Aleksander Rustow czy Alfred Müller Armack, który jest twórcą pojęcia społeczna gospodarka rynkowa, oraz Ludwig Mises czy Friedrich von Hayek, który jest uważany za osobę, która współpracowała ściśle z ordoliberałami w trakcie i po II wojnie światowej. Jeżeli wiele osób mówi, że to może być nieco naciągana teoria, jednak należy wspomnieć, że Friedrich von Hayek stał się jakby prezesem amerykańskiego oddziału instytucji ordoliberalnej, tak więc ich współpraca była dość wyraźna. Ordoliberalizm na zawsze tak dzielę na pięć elementów, które są nieodzowną częścią tej myśli. Po pierwsze, to jest katolicka nauka społeczna, bez której można powiedzieć, ordoliberalizm by nie istniał i z tego powodu też często są nazywani umoralnionymi liberałami, którzy właśnie wprowadzali te zasady do nauczania Kościoła w życie. Następnie jest liberalna teoria społeczna oparta na własności prywatnej, na możliwości decydowania i odpowiedzialności za swoje decyzje. Następnie jest ekonomia subiektywistyczno-marginalistyczna jako dowód tego, że ordoliberałowie i austriacka szkoła ekonomii niejako ma swój wspólny grunt. Następnie jest krytyka keynesizmu, do której przejdę zaraz, i całkowite odrzucenie zasad socjalistycznych, zwłaszcza narodowego socjalizmu. Jeżeli chodzi o ekonomię klasyczną czy anglosaską, to ordoliberałowie, pomimo tego, że z wieloma rzeczami się zgadzali, to wiele też aspektów potrafili odrzucić bądź poprawić. Pierwszą to samo amoralność jakby decyzji w gospodarce liberalnej, której klasyczni liberałowie
a zwłaszcza niektórzy myśliciele, zwłaszcza filozofii utylitarystycznej, uważali, że powinno być jak najwięcej dobrobytu dla jak najwięcej ilości osób. W przypadku Ordo Liberalów uważali, że tak, powinno być jak najwięcej tego dobrobytu dla jak największej liczby osób, ale nie kosztem innych, co w przypadku filozofii utylitarystycznej, jeżeli coś jest dobre dla 51% osób, a nawet szkodliwe dla 49%, to można taką decyzję obronić. Następnie jest monopolizacja rynków jako jeden z głównych defektów wolnorynkowej ekonomii. Jeżeli dochodzi do monopolizacji rynków, w tym momencie zanika pierwiastek konkurencyjności, który był bardzo istotny dla ordoliberałów, a Ludwig Erhard swoją nawet teorię nazywał konkurencyjną gospodarką rynkową. Trzecim punktem, z którym niejako się zgadzali ordoliberałowie, mimo wszystko próbowali to nieco rozwinąć, jest państwo jako nocny stróż. Chodzi tu mianowicie o to, że ordoliberałowie zgadzali się, że państwo powinno strzec właśnie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, ale także powinno się zajmować tymi kwestiami, które rynek pomija, a nawet tworzyć ten ład wewnątrz państwa i kierować tak, żeby żadna jednostka nie ograniczała wolności innych osób. Czwartym punktem, który może być sprzeczny, jest klasyczne rozumienie dobrobytu. Ordoliberowie to nieco rozwinęli też dobrobyt w ekonomii klasycznej. Polegał na tym materialnym aspekcie, czyli ile człowiek posiada, tak bardzo jest uposażony. W przypadku ordoliberów uważali nawet, że nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby tak naprawdę cieszyć się dobrobytem, bo dobrobyt to też są kwestie związane z mentalnością, czy z tym, jak dobrze działamy dla innych ludzi. Piątym punktem, który ich różni, jest kosmopolityzm i abstrakcjonizm rozważań. W tym przypadku ordoliberowie krytykowali niemalże klasycznych liberałów, mówiąc, że ich jakby teorie są zbyt abstrakcyjne, są oderwane od rzeczywistości, a ordoliberowie uważali, że nigdy, a to przy nigdy ekonomia nie powinna być oderwana od tego pierwiastka ludzkiego, który tak naprawdę się dzieje w gospodarkach. Szóste pojęcie izolacyjnych procesów gospodarczych. Ordoliberowie uważali, że na procesy gospodarcze wpływa też społeczeństwo, wpływa historia, a także i państwo. To w klasycznym liberalizmie uważano, że procesy gospodarcze dzieją się niejako same, bez uwzględnienia tego, jakie jest społeczeństwo, czy jakie czynniki na to społeczeństwo działa. I ostatnim punktem jest dążenie do zmatematyzowania ekonomii. No w tym przypadku to jest głównie zarzut do uczniów Alfreda Marshalla, którzy coraz mocniej zmatematyzowali ekonomię, tworząc jakieś modele, z czym ordoliberowie niestety się nie zgadzali. W sumie nawet słusznie. I w przypadku krytyki keynesizmu, to by można powiedzieć całkowita krytyka, gdyż uważali, że państwo nigdy nie powinno ingerować w proces gospodarczy, to co się w gospodarce dzieje, czy jak społeczeństwo się samo kształtuje. Zgadzali się do dwóch rzeczy. Do własności prywatnej i do tego, że należy przestrzegać prawa. Cała reszta to była krytyka, głównie z tego powodu, że społeczeństwo niemieckie z pewnością niejako kupiłaby teorię keynesowską, gdyż się z nią zgadzali. Niemcy w trakcie II wojny światowej, przed nią i po niej, uważali, że nimi powinien rządzić niejako jakiś autorytet. Jakaś elita powinna niejako prowadzić państwo do dobrobytu, dlatego przed II wojną światową Adolf Hitler doszedł do władzy, a wcześniejszy władca, który nawet do dzisiaj jest bardzo dobrze kojarzony, jest Otto von Bismarck, czyli jak wiemy, bardzo poważna postać w historii niemieckiej. Ordoliberałowie kształtowali swoją wizję państwa niejako w trzech ładach, politycznym, społecznym i gospodarczym, które nie tylko są osobne, ale przede wszystkim wzajemnie się uzupełniają. W przypadku ładu politycznego ordoliberałowie nigdy nie uważali, że państwo nie powinno istnieć. Wręcz przeciwnie, państwo powinno być silne, ale bardzo skromne w swoich zadaniach. A przede wszystkim te władze, które mają sprawować, powinny być zapisane w konstytucji. Tak, by w przyszłości nie doszło do sytuacji, że poprzez ustawę czy jakiś dekret państwo zwiększa swoje władztwo nad społeczeństwem. Poza tym państwo może ingerować w gospodarkę, ale nigdy nie może być to sprzeczne z myślą wolnorynkową, czy nie może ingerować bezpośrednio w proces gospodarczy, ani w życie jednostek. Następnie, co się łączy jednocześnie z aspektem społecznym, to że władzy
powinny być elity, czyli najbardziej osoby najbardziej wykształcone, które będą w stanie poprowadzić gospodarkę do dobrobytu. A dodatkowo społeczeństwo, jeżeli będzie potrzebować tych elit, to powinno ich szukać, o dziwo, w dziennikarzach. Na drugim miejscu był kler, a na trzecim naukowcy. W przypadku ładu społecznego największym problemem do liberałów nie był kryzys gospodarczy czy wszechobecne zniszczenie niemieckiej gospodarki, a duchowy upadek całej kultury zachodniej, ale przede wszystkim Niemiec, które no po II wojnie światowej i po ciężkim kryzysie sprzed wojny, no po prostu, można powiedzieć, utraciła swojego ducha i nie było nawet nadziei na to, że coś może się zmienić. Następnym problemem było proletaryzacja społeczeństwa, umasowienie i coraz większy rozpad więzi w społeczeństwie. I dla ortoliberałów to była najważniejsza kwestia. Najpierw zająć się społeczeństwem, by wróciło na właściwe tory, dopiero następnie skupić się na aspektach gospodarczych, gdyż jak sami wiedzieli, w łatwy sposób poprzez odpowiednią politykę gospodarczą można zapewnić wzrost. W przypadku ładu gospodarczego wszystko opierało się na tzw. ramy polityki, czyli na polityce ramowej, którą ustalił głównie Walter Eucken we współpracy z innymi myślicielami ordoliberalnymi. Były oczywiście sektory, które uważali, że nie powinny być pod wpływem tej ekonomii wolnorynkowej, czyli rolnictwo, które uważali za idealne miejsce dla każdej jednostki, gdyż tam dba się o swoje dobro, wszystko co się posiada właśnie zależne od wysiłku, które włoży dana jednostka w pracę. To samo się tyczyło rzemiosła i drobnego przemysłu, jednak były cztery zasady, które zawsze musiały w gospodarce być, by móc myśleć o właściwym rozwoju. To była wolność umów między stronami, odpowiedzialność podmiotów za swoje decyzje, własność prywatna i stabilna polityka państwa. To nie były oczywiście cztery zasady, które zmieniały wszystko, jednak to były cztery zasady, bez której żadna gospodarka nie mogłaby się stabilnie rozwijać. Państwo zaś miało zapewniać właśnie ład w pewnych ramach prawnych i zapewniać wszystkim taki sam równy dostęp do gospodarki. Polityka ramowa składała się z siedmiu zasad konstytuujących, czyli właśnie pierwsza zasada, ustalenie ram i wprowadzenie ich w życie. Następnie jest stabilna polityka walutowa, otwarte rynki nie tylko wewnętrznie, ale i zewnętrznie, własność prywatna, wolność zawierania umów, odpowiedzialność i na samym końcu stałość polityki gospodarczej, tak by przedsiębiorstwa mogły planować nie tylko w krótkiej perspektywie, ale także i w długiej. Następne są cztery zasady regulujące. Pierwsza kwestia to były monopole, z którymi ordoliberałowie starali się walczyć jak tylko mogli. Zdawali sobie jednak sprawę, że w przypadku gospodarki wolnorynkowej nie wszystkie sektory są obsługiwane przez prywatnych przedsiębiorców i w tym miejscu państwo ma prawo prowadzić pewną działalność monopolistyczną, jednak ta działalność powinna być podporządkowana pewnemu urzędowi, a urząd nie powinien być powiązany z władzą polityczną, a podlegać jedynie ustawie, która obiektywnie powinna zostać wprowadzona poprzez pewien ustalony wcześniej ład. Następnie jest polityka dochodowa. Pomimo tego, że ordoliberowie zgadzali się z tym, że najlepsza redystrybucja dochodów jest właśnie na wolnym rynku, to niektórym jednostkom w pewien sposób trzeba pomagać. Ten punkt niejako prowadził do dalekich naruszeń zasad ordoliberalnych w przyszłości, ale o tym wspomnę nieco później. Następnie jest rachunek gospodarczy, który prowadziło każde gospodarstwo domowe i tym samym rachunkiem gospodarczym powinno się kierować nie tylko państwo, ale i każde przedsiębiorstwo i każda jednostka, żeby nie wydawać po prostu więcej niż się ma. Dlatego też po wojnie Ludwik Erhard starał się zachowywać właśnie zrównoważony budżet. I ostatni punkt jest o normalne zachowanie podaży. W tym przypadku, jeżeli w danym sektorze pojawia się bezrobocie i jest nadmiar podaży siły roboczej w danym sektorze i wraz z tym jest wzrost podaży dóbr, to jest właśnie normalne zachowanie podaży, z którym państwo powinno walczyć tak, żeby do tego po prostu w danych sektorach czy w danych dziedzinach nie dochodziło. Czym jest ta społeczna gospodarka rynkowa? Pierwszy raz pojawiło się w tekście Alfreda Müllera Armaka Kierowanie gospodarcze, gospodarka rynkowa i zostało to dosłownie nazwane wolna, czyli społeczna gospodarka rynkowa. Ludwik Erhard natomiast praktycznie nienawidził
stwierdzenia społeczna gospodarka rynkowa, dlatego swój ustrój, który prowadzę, nazwał konkurencyjną gospodarką rynkową, określając, że celem jest dobrobyt dla wszystkich i tak też nazwał swoje główne dzieło. Drogą do tego właśnie miała być ta społeczna gospodarka rynkowa, ściśle oparta na ordoliberalnej polityce ramowej. Wiele się mówi na tym, że ordoliberalizm prowadził taką społeczną korektę gospodarki rynkowej. Jednak wszyscy byli zgodni, że najlepszą polityką socjalną jest odpowiednia polityka gospodarcza, tak by nie musieć pomagać tym jednostkom. Jeżeli każdy człowiek potrafi o siebie zadbać i może o siebie zadbać, to nie trzeba dla niego płacić żadnych zaświadczeń socjalnych. Jednak jeżeli byłyby takie osoby, które no niestety na tym wolnym rynku nie są w stanie konkurować, gdyż są słabsze bądź niedysponowane w jakiś sposób, to państwo może ingerować, ale zawsze zgodnie z zasadami wolnego rynku. Następnie jest uzasadnione interwencje. Pierwsza to w przypadku pojawienia się monopoli, a druga w przypadku, gdy jakaś część społeczeństwa jest dotknięta wykluczeniem. Głównym celem państwa powinno być zapewnienie bezpieczeństwa, sprawiedliwości, odpowiednia redystrybucja dochodu społecznego, gdyż społeczeństwo niemieckie zgadzało się, że mogą przekazywać część swojego dochodu na rzecz państwa, tylko pod warunkiem, jeżeli będzie to sprawiedliwie rozdysponowywane właśnie wśród tych jednostek, które są potrzebujące. Jednak społeczna korekta poszła w niektórych przypadkach za daleko, zwłaszcza w późniejszych latach Alfred Müller Armach poszedł w niektórych sytuacjach za daleko, niemalże wprowadzać socjalistyczną gospodarkę rynkową. Na całe szczęście nie wszystkie jego pomysły zostały ucieleśnione. To jest kilka pomysłów, na przykład pomoc socjalna, która powinna zapewniać minimum egzystencji, ale jednocześnie być motywatorem do poszukiwania pracy. To jest akurat kwestia zgodna dla wszystkich ordoliberałów, ale już uposażenie najuboższych w ziemię lub pewien kapitał, tak by byli oni efektywni na rynku pracy, już jest nieco daleko idącym problemem socjalnym. Następnie interwencje dozwolone z pobudek socjalnych, czyli jeżeli społeczeństwo zaczyna mieć problemy, to wtedy można ingerować. Zapewnienie jednostkom równego dostępu do rynku i pomoc, tym najgorsze jest sytuowane. Ja nie widzę niestety. A więc jak już widzę, muszę przejść do Niemiec po pierwszej wojnie światowej. Nie wiem, czemu nie działa mi monitor, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzę. Tak więc Niemcy po pierwszej wojnie światowej no byli w nie lada problemy. Traktat wersalski co prawda zabrał im jedynie 1/7 terytoriów, to pozbawiło ich najważniejszego zaopatrzenia w tamtych czasach, czyli to było 75% złóż żelaza i cynku, czy ponad 50% złóż cyny i węgla. To jeszcze dokładając do tego reparacje wojenne, które były no, jak na gospodarkę niemiecką dość wysokie, doprowadzało do sytuacji, w której no, Niemcy nie były w stanie po prostu tego spłacać. Następnie Niemcy właśnie by pokrywać wszelkie koszty związane z odbudową społeczeństwa i wypłacaniem pewnych świadczeń socjalnych wydawało 4 razy więcej niż sama zarabiała. Oczywiście zarabiała w sensie albo pożyczyła z zagranicy, albo zebrała w podatkach społeczeństwu. Potencjał gospodarczy do roku 1922 osiągnął jedynie 70% swojego potencjału sprzed I wojny światowej. Dług w przeciągu 4 lat wzrósł prawie 10-krotnie. W tym momencie Niemcy nie mogły już spłacać swoich reparacji wojennych. Chcieli się dogadać z Francuzami na zasadzie, że będą im dostarczać kapitał w postaci dóbr. Jednak Francuzi również starali się odbudować swoją gospodarkę. Tak więc było to niemożliwe. Nie chcieli po prostu, by ich gospodarka została zalana towarami z Niemiec, gdyż musieli wspierać, znaczy chcieli wspierać własnych przedsiębiorców. I w tym momencie Francja przyjmuje zagłębie Rury, całkowicie odcinając Niemc od bardzo ważnych surowców. Od tamtego momentu rozpoczęła się hiperinflacja. Jak duża hiperinflacja, to pokazuje to jedno zdanie, w którym kurs dolara w kwietniu wynosił 47 tysięcy, w czerwcu 110 tysięcy, w lipcu już było to prawie 350 tysięcy, a w sierpniu aż 4,5 miliona marek. Tak więc sytuacja wymykała się powoli spod kontroli, a na domiar złego w roku 1929 rozpoczęła się Wielka Depresja, a jako, że Niemcy byli bardzo uzależnieni od kredytów ze Stanów Zjednoczonych i Niemcom, bardzo mocno oberwało się przez ten kryzys.
Jak to wyglądało, można najłatwiej zobaczyć na tych obrazkach, w którym w jednym przypadku taniej było palić marki niż kupować opał, a w drugim przypadku zamiast wydawać tych środków, lepiej było dać po prostu dzieciom, żeby budowały sobie jakieś tam budowle z tego. To jest rok 1929, w którym Niemcy po prostu tracąc masowo pracę, wyszli na ulicę, zaczęli protestować, a co się działo później, no to już jest historia. Co się działo po II wojnie światowej, gdyż sama pierwsza, druga wojna światowa nie jest tematem prezentacji. No po wojnie, po II wojnie światowej, jako że Niemcy po raz kolejny przegrali wojnę, a nie mogli wciąż się rozwijać, to jest tylko poziom produkcji przemysłowej w dwóch latach po wojnie, w której alianci, czy po prostu zwycięzcy wojny nie pozwalali się odbudować przemysłowi niemieckiemu, a jak wiemy, gospodarka w tamtych czasach właśnie była głównie oparta na przemyśle. I w tym momencie rozpoczęły się problemy, jak tordoliberowie określali, z duchem Niemiec, czego obrazem może być na przykład przykład zwykłego niemieckiego miasta, czy to jest zdjęcie zrobione w środku Berlina, które nie tylko jest wszechobecne zniszczenie, ale i ludzie, którzy no, nie mają zbytnio ochoty do dalszej działalności. Po wojnie rozdysponowano terytoria Niemiec właśnie w ten sposób i każda część prowadziła swoją własną politykę gospodarczą, o ile kraje anglosaskie prowadziły bardzo podobną politykę, czyli pozwalano się niejako rozwijać, ale oczywiście dystrybucja głównych surowców należała do państwa, płace były sztywne i ceny za większość dóbr, praktycznie wszystkie, no były sztywno ustalane. Jeżeli chodzi o Francję, to Francja miała bardzo prostą zasadę. Niemcy mogą produkować, ale to, co wyprodukują, idzie do Francji. Prosta zasada. Związek Radziecki miał jeszcze inny pomysł na gospodarkę. Wszystkie fabryki, które warto było rozebrać, rozebrano. Wywieziono je w głąb Związku Radzieckiego, a to, co się działo, to najlepiej pokazuje sytuację obecnych tych terytoriów. W tym momencie pojawia się wybawiciel niemieckiej gospodarki Ludwig Erhard, który już w 1944 artykuł opisał, że Niemcy już właściwie przegrały wojnę w 93, będąc niewypłacalnymi, już mając takie problemy i po prostu ekspansja zaszła za daleko, przez co nie mogli po prostu zarządzać tymi wojskami. Już w tamtym momencie określał, że Niemcy mogli się poddać i nic by to i tak nie zmieniło. Po wojnie alianci, widząc jego pracę, jego ambicje, mianowali go ministrem handlu i rzemiosła Bawarii. Po krótkim czasie dostał awans i został przewodniczącym specjalnego zarządu do spraw pieniądza i kredytu. W tym momencie jego kariery spotkał Waltera Eugena, z którym rozpoczął współpracę. I w tym też momencie była główna dyskusja, w którym kierunku społeczeństwo niemieckie i gospodarka niemiecka powinna podążać. Oczywiście większość ekonomistów niemieckich, czy współpracujących z aliantami, to byli socjaldemokraci, czyli stwierdzili, że mimo wszystko państwo powinno redystrybuować część środków i ustalać płace i ceny dóbr do pewnego momentu, w którym Niemcy osiągną pewien stan, w którym będzie można uwolnić niejako część gospodarczą, to Walter Eugen uważał, że od razu powinno się wprowadzać politykę ordoliberalną i to będzie najlepsze lekarstwo na wszelkie problemy Niemiec. Następnie poprzez dobrą pracę został dyrektorem zarządu gospodarki Zjednoczonych Obszarów Gospodarczych. Dziwna nazwa, niestety tak to jest. To już w momencie, w którym powstała Bizonia. I już zbliżał się moment, w którym kończyła się ustawa o rozdzielnictwie i polityce cenowej. I Ludwig Erhard został pełnomocnikiem, by wprowadzić nową ustawę. Oczywiście jego pomysły ordoliberalne były przyjmowane jedynie po części, co go bardzo może nie rozłościło, po prostu go sfrustrowało do tego stopnia, że w momencie, w którym państwa alianckie jakby rozchodziły się na okres dla nich wolny, Ludwig Erhard wprowadził ustawę, która została zapamiętana jako ustawa Erharda, która tak rozłościła władze alianckie, że jak opisali niektórzy działacze właśnie alianccy na terytorium Bizonii, niemalże doszło do rękoczynu w momencie, w którym Lucjusz Klej dowiedział się o tym, że Ludwig Erhard przeforsował ustawę, którą tak właściwie przeforsować nie mógł.
jednak zgodzili się na to, by polityka ordoliberalna była kontynuowana. I jakie były główne założenia tej reformy? To przede wszystkim zredukowanie podaży pieniądza o około 93%, jako że pieniądz w tamtych czasach był całkowicie bezwartościowy i w głównej mierze dochodziło do wymiany barterowej, w której najczęstszą walutą okazywały się papierosy. Następnie było uelastycznienie cen, by nie dochodziło do sytuacji, w której dalej władza centralna ustala ceny dóbr. Następnie jest reforma systemu podatkowego tak, by stało się ono mniej represyjne, po prostu nie obciążało przedsiębiorców oraz przede wszystkim zakończenie państwowej redystrybucji dóbr. I momentalnie po wprowadzeniu tejże reformy na półki do sklepów wróciły towary. Ludzie pomimo tego, że posiadali skromny dorobek, jeżeli chodzi o wartość nominalną gotówki, to mogli kupić za to dużo. Oczywiście z czasem zaczęły się pojawiać problemy. W tym momencie ceny zaczęły rosnąć, gdy płace zostawały na stałym poziomie, gdyż płac jeszcze w tamtym momencie nie uwolniono. I to była woda na młyn dla socjaldemokratów, którzy uważali, że należy w takim razie powrócić do starej koncepcji, w której państwo mimo wszystko po części reguluje ten wolny rynek. Ludwik Erhard postąpił inaczej, on po prostu uwolnił płace, co całkowicie rozwścieczyło zwłaszcza związki zawodowe, gdyż regulacja płacy była jednym z ich głównych atutów, jako że mogli po prostu wpływać na wielkość płacy minimalnej w tamtych czasach. A co się okazało? Okazało się, że Ludwik Erhard miał po prostu rację. Faktycznie ceny rosły w początkowym okresie dużo szybciej niż płace, jednak w pewnym momencie ceny zaczęły spadać, a płace zaczęły cały czas rosły. Wzrost gospodarczy w Niemczech był w tamtym okresie największy w całej Europie. W przeciągu pierwszych 10 lat średni wzrost gospodarczy mierzony w PKB wynosił 7%. Dopiero pierwszy raz spadł, była dekoniunktura w 1966 roku, w momencie, w którym Ludwik Erhard przestał już pełnić władzę polityczną w kraju. I w następnym okresie już nigdy społeczeństwo niemieckie nie osiągnęło tak dynamicznego wzrostu gospodarczego. Następnie stopa bezrobocia również w tamtych czasach zaczęła dość gwałtownie spadać. W momencie, w którym Ludwik Erhard dochodził do władzy, bezrobocie osiągnęło mniej niż 1% i w tym momencie społeczeństwo niemieckie potrzebowało siły roboczej, tak więc zaczęto importować po prostu ludzi z innych krajów, między innymi z Turcji czy z byłej Jugosławii obecnie. Na udowodnienie tego, że życie się poprawiało, to ceny rosły średnio około 10% w każdym sektorze. W niektórych sektorach rosną dużo szybciej, na przykład 18 czy 22%, w niektórych wolniej, ale przy tym koszty życia nie wzrastały w tak szybkim poziomie, jak wzrastały ceny. Tutaj profesor Pysz opisuje takie fazy polityki społecznej gospodarki rynkowej w podziale na partie, które rządziły w gospodarce niemieckiej. I tak w pierwszym okresie od 1948, w którym odbyły się pierwsze wybory, do 1966, była się ta społeczna gospodarka rynkowa, w której kanclerzem był Konrad Adenauer, jednak w ostatniej swojej kadencji był zmuszony po 2 latach oddać władzę, gdyż bez tego nie miałby koalicji rządzącej. I po 2 latach faktycznie odszedł, oddał władzę, o dziwo, Ludwikowi Erhardowi. Pomimo tego, że było wiadomo, że Konrad Adenauer wcale Ludwika Erharda nie lubił, ani go w wielu przypadkach nie popierał w decyzjach. Jednak Ludwik Erhard był zawsze częścią rządu Konrada Adenauera z prostego powodu. Ludwik Erhard był kojarzony ze wzrostem gospodarczym, z tym niemieckim cudem gospodarczym, tak więc bez niego poparcie dla jego partii mogłoby być zdecydowanie mniejsze. Jednak po kolejnych wyborach, które się odbyły w 1964 roku, w Niemczech zaczęło się dziać coraz gorzej. Niestety nic nie było w stanie powstrzymać spadku gospodarczego i doszło do sytuacji, w której niektóre sektory okazały się być, zaczęły po prostu popadać w stagnację, a niektóre nawet zaczęły przynosić straty, zwłaszcza sektor górniczy. I w tym momencie była ważna decyzja dla całego rządu Ludwika Erharda, czy
powiedzieć sektorowi górniczemu, by się dostosował do warunków rynkowych, o czym co chciał Ludwik Erhard, czy zacząć płacić na górnictwo tak, żeby ten ważny dla gospodarki miejskiej sektor wciąż mógł się rozwijać. Oczywiście Ludwik Erhard był przegłosowany i ostatecznie górnictwo niemieckie otrzymało dużo środków z budżetu centralnego. Jednak Ludwik Erhard jako odpowiedzialny polityk stwierdził, że skoro nie ma tych pieniędzy, to trzeba coś zrobić. Miał dwa wybory, albo zwiększyć podatki, albo zwiększyć deficyt budżetowy. Wybrał to pierwsze, partia liberalna zrezygnowała z koalicji i Ludwik Erhard musiał oddać władzę sam, wycofując się z polityki i opisując całą sytuację, że jeżeli Niemcy będą kontynuować tą drogę, to w pewnym momencie dojdą do gospodarki przesocjalizowanej i będą się pojawiać jeszcze większe problemy. W roku 67 do władzy właśnie doszli socjaliberałowie, którzy zaczęli zwiększać oczywiście świadczenia socjalne, ingerencje państwa w gospodarkę poprzez wiarę, że polityka Johna Maynarda Keynesa będzie w tym przypadku bardzo skuteczna i przyniesie wszystkim daleko idącą korzyść. Redystrybucja w tamtym momencie tylko na świadczenia socjalne wynosiła około 65% niemieckiego PKB i w tym momencie Ludwik Erhard triumfował, gdyż miał po prostu rację. Socjaldemokraci niemieccy uważali, że Ludwikowi Erhardowi było łatwiej, jako że wpadł na moment dobrej koniunktury i przede wszystkim to był taki moment, w którym ten wzrost gospodarczy można było w bardzo łatwy sposób stymulować. Oczywiście sam fakt, że Ludwik Erhard nie musiał nigdy niczego stymulować, gdyż pozwolił na to, żeby ludzie po prostu działali i sami rozwijali swój kraj, to do jednego można się zgodzić. W tym przypadku w międzyczasie były szoki naftowe, co na pewno wpłynęło znacząco na gospodarkę niemiecką, jednak nic nie wytłumaczy tego, że właśnie Niemcy jako państwo osiągnęły największe straty w tym okresie. Następne lata władzy to powrót CDU, w której już po prostu chcieli wrócić do polityki społecznej gospodarki rynkowej. No jednak oczywiście pamiętając o tym, że polityka Johna Maynarda Keynesa w pewnych aspektach może poskutkować. Faktycznie sytuacja zaczęła się poprawiać, jednak nie przewidzieli jednego, że w pewnym momencie dojdzie do zjednoczenia Niemiec. W tym momencie zabrakło silnej ręki, która by powiedziała właśnie Niemcom, tych części Niemców, które wcześniej należały do Związku Sowieckiego, że muszą się dostosować do poziomu gospodarczego całego państwa i pozwolono im po prostu na negocjacje. Wynegocjowano, że płace na tych terytoriach przez pierwsze lata będą wynosić 60% płacy minimalnej reszty kraju, przy czym sama efektywność gospodarcza tej części wynosiła niecałe 30%, tak więc przepaść była widoczna i pomimo tego, że w przeciągu krótkiego czasu wpompowano tam ponad 2 biliony marek, to wiemy, że te terytoria wciąż w dużym stopniu są po prostu ustecznione. Tak więc Ludwik Erhard w wielu kwestiach miał rację i był, można powiedzieć, ojcem niemieckiego cudu gospodarczego. Wiele jego analiz było trafnych, zwłaszcza w momencie, w którym już przestał być częścią władzy i zajął się już tylko i wyłącznie publicystyką i niejako krytykowaniem obecnych rządów. I w tym momencie jest kwestia polska. Jako jeszcze licealista zaznajomiłem się z konstytucją i przeczytałem się artykuł 20, który mówi, że w Polsce panuje społeczna gospodarka rynkowa. Po napisaniu pracy licencjackiej zacząłem się zastanawiać, jaka to jest społeczna gospodarka rynkowa. No, to są całkowicie dwa inne światy. I w tym momencie doszłem do takich konkluzji, które mogą stanowić problem. Po pierwsze, to jest niejasność wystąpienia Tadeusza Mazowieckiego, który mówił, że w Polsce należy prowadzić społeczną gospodarkę rynkową. Jest teraz pytanie, czy on miał na myśli faktycznie społeczną gospodarkę rynkową w myśl koncepcji ordoliberalnej, czy mówił o po prostu gospodarce rynkowej, w której pewne aspekty społeczne będą uwzględniane, czy mówiąc o społecznej gospodarce rynkowej miał na myśli gospodarkę niemiecką po roku 66, która ona po prostu zaczęła tracić te wartości ordoliberalne. Następnie jest niekorzystanie właśnie z tego dorobku naukowego ordoliberałów,
którzy doprowadzili do niemieckiego cudu gospodarczego, bo pomimo tego, że Ludwik Erhard był liberałem, to wspierał gospodarkę własną. Wiedział, że jego właśnie kapitaliści mogą doprowadzić do wzrostu całego społeczeństwa, do całej gospodarki i nie chciał liczyć na kapitał zewnętrzny. Oczywiście Niemcy otrzymały gigantyczne pieniądze w ramach planu Marshalla, dużo mniejsze oczywiście niż Francuzi czy Wielka Brytania, a wykorzystali je znacznie lepiej. To jest to pojęcie, które często jest właśnie zarzucane, że Polska nie miała tej możliwości, bo nie dostała nigdy finansowania z planu Marshalla. Z prostych powodów po prostu Związek Radziecki nie wyraził na to zgody, a Niemcy te środki mieli, tylko że Niemcy nie wydawali nadmiernie tych środków, tylko wydawali je w momentach, w których to naprawdę było potrzebne. Trzecim punktem to jest taki brak zdrowego rozsądku przy wdrażaniu nowego systemu i prawa. Jako że prawo nasze jest dziurawe obecnie, z tego powodu, że to prawo jest jakie jest, dochodzi do inflacji prawa i pojawiania się coraz to nowych problemów, już nie tylko społecznych, ale i gospodarczych. Następnie jest nieefektywne kierowanie gospodarką, bo pomimo tego, że nawet obecnie mieliśmy gigantyczne środki z Unii Europejskiej, to nie potrafiliśmy je efektywnie wykorzystać, bo bądźmy szczerzy, orliki czy drogi no nie budują niestety wzrostu gospodarczego. Następnie jest przyjmowanie niewłaściwych priorytetów i na samym końcu jest zanikające poczucie solidarności społecznej, co tylko pokazują obecne problemy nawet w dogadaniu się między jednostkami naszego społeczeństwa. Jak więc ja oceniam naszą społeczną gospodarkę rynkową? Dla mnie jest to po prostu mistyfikacja, czyli celowe wprowadzanie w błąd, w tym przypadku przez władzę, albo nieumiejętne wprowadzanie koncepcji, którą może chciano. Niemniej społecznej gospodarki rynkowej w Polsce nie ma, ale mam nadzieję, że kiedyś nasi rządzący, czy którejś władze sięgną mimo wszystko po myśl ordoliberalną, wprowadzą naprawdę ład, który będzie dla naszego społeczeństwa korzystny i ta społeczna gospodarka rynkowa naprawdę w Polsce zostanie wprowadzona. Tymczasem dziękuję za uwagę. Jakieś pytania, komentarze? Na samym początku już tego referatu było powiedziane, że ordoliberalizm jest myślą liberalną, dopasowaną do mentalności kultury i kultury niemieckiej. Z kolei zakończyło się właśnie nadzieją na wprowadzenie rozwiązań tego systemu w Polsce. No i czy na pewno właśnie rozwiązania, które pasowały do mentalności i kultury niemieckiej, sprawdziłyby się w Polsce i Polakach? Wydaje mi się, że tak z prostego powodu. Ordoliberałowie zakładali, że każde społeczeństwo wprowadza swój własny ład, tak? Ordoliberałowie nie uważali, że to, co dobre w Ameryce, będzie też dobre dla państw europejskich, tylko politykę gospodarczą trzeba dostosowywać do społeczeństwa i do gospodarki, do stanu zastałego obecnie. Tak więc wprowadzenie myśli ordoliberalnej nie polegałoby na tym, że to, co wprowadzono w Niemczech po 1948 roku, trzeba było wprowadzić bezpośrednio do Polski. Do polskiej normy prawnej, czy poprzez politykę gospodarczą taką samą. Po prostu należałoby wprowadzić takie zasady, które byłyby zgodne z naszym ładem, a nie tak jak jest obecnie, że prawo jest wprowadzane z zewnątrz, bądź prawo jest wprowadzone w taki sposób, że budzą daleko idące problemy społeczne. To jest właśnie ten największy problem, że ordoliberalizm zakładał pewien ład w ramach społeczeństwa. No my niestety już pomimo tych 25 lat wolności tego ładu, no czuję, że jakbyśmy nie mieli to po prostu. Ja mam pytanie, jak ogólnie odnosić się do samej idei planu Marshalla, bo jednak Wilhelm Röttgen i drugi komunisty skrytykowali plan Marshalla w samych jego założeniach. Argumentowali, że umacniał centralistyczne planowanie. Jak pokazuje historia, również kraje, które dostały najlepiej się rozwinęły. Jak się stosunkują do tego? No, plan Marshalla jest tak samo dobrym pomysłem jak obecne finansowanie z Unii Europejskiej, czyli jeżeli nie ma mądrego władztwa, to te środki nigdy nie będą w dobry sposób po prostu dysponowane w gospodarce. W przypadku akurat gospodarki niemieckiej, a zwłaszcza tego, że to Ludwik Erhard, to może nie miał główny wpływ na to, jak te środki są wydatkowane, jednak mimo wszystko wiedział, że te środki należy wydawać tylko na te kwestie,
które są naprawdę konieczne i w tym przypadku wspierał, zostawiał pewną rezerwę na zasadzie, jeżeli coś się pojawia nagle i potrzebne są środki, to starał się je wykorzystywać. To nie było takie wydawanie, jak to było choćby w gospodarce brytyjskiej czy francuskiej, w której wydawano te pieniądze na co się tylko dało na samym początku. To było po prostu przemyślane, choć zgadzam się, że sam pomysł no jest nieco kontrowersyjny, ale myślę, że argumenty są zbyt mało naukowe, żeby je podnosić. Znaczy, jeśli chodzi o niemiecki sposób wykorzystania planu Marshalla, to tam też ważne było to, że w dużym stopniu te pieniądze były pożyczane, nie wydawane na coś konkretnego, tylko były pożyczane firmom, które musiały tę pożyczkę później zwrócić. Czyli to było racjonalne dysponowanie tymi środkami. Oni wiedzieli, że po prostu część tych środków do nich wróci i po prostu to była ta rezerwa, która była na nagłe sytuacje. Czyli to nie było takie wydatkowanie, dostali 100 milionów, wydali od razu 100 milionów, tylko wydawali regularnie w taki sposób, żeby to wydawać po prostu w sposób efektywny. Taka jest moja opinia przynajmniej. I tak jak teraz europejskie, tak na przykład fundusze Jeremy i tak dalej, tak? To jest tak też przepożyczki. Czyli można powiedzieć, dzisiejsze fundusze europejskie mają charakter jak plan Marshalla w przypadku Niemiec, tak? A nie jak w przypadku Wielkiej Brytanii i Francji. No, musiałbym się zaznajomić z... A, czy jeszcze były. A te inne jakieś przypadki wydawania mądrego, czy utrzymywania tych pieniędzy, wydawania koniecznych rzeczy? Jakie to były konieczne rzeczy, które wydawali? No, pojawiały się właśnie sytuacje, w której niektóre strefy gospodarcze wymagały finansowań, to w tym momencie właśnie sięgano do tej rezerwy z planu Marshalla i wpłacano na te właśnie działania. Na czym to polegało, te konieczności w tych strefach szczególnych? To no właśnie sytuacja, w której się pogarszało. Tak jak wspomniałem, na samym początku dochodziło do sytuacji, w której ceny rosły, a płace albo mało, albo zostawały na stałym poziomie. W tym przypadku te sektory, które nie mogły jako sobie same dać radę w warunkach tej wolnej konkurencji, zostały niejako wspierane. To była pomoc dla tych, którzy nie wydali być ekonomicznych. Tak. I to jest to dobre wykorzystywanie. Wspomaganie tych niewydajnych. Niekoniecznie, ale tak jak wspomniałem, Wickerkamp nie miał 100% możliwości wydawania tych środków, tylko mimo wszystko Konrad Adenauer jako kanclerz Niemiec miał, no, powiedzmy, główną moc po prostu, żeby wydawać te środki. Dla konserwatystów niemieckich, na przykład Konrad Adenauer, takie wydatki były uzasadnione. Zaraz może ja będę miał pytanie, czy ktoś uważa, że społeczna gospodarka rynkowa właśnie w koncepcji ordoliberalnej mogłaby pomóc naszemu państwu, albo jak by się odnieśli do tej tezy, że społeczna gospodarka rynkowa w takiej wersji, jakiej została wprowadzana, czy jaka była koncepcja całego ustroju, mogłaby być pozytywna? No, dużo gorzej być nie może. Jeśli nie mylę, to mamy wpisaną społeczną gospodarkę rynkową do konstytucji, to powinna być u nas. Tak, śmieję się oczywiście. Żeby tutaj nie było pomyłki, to wcale nie musiała być społeczna gospodarka rynkowa w znaczeniu społecznej gospodarki rynkowej niemieckiej. Tak. Ładnie brzmi i to nie jest tak, tylko że korzystanie bezpośrednie. Nawiązanie, coś. Tylko, że to nawet można powiedzieć, że nawiązanie bezpośrednie było, bo to o ile jest to prawdziwe, tego nikt nie wie, ale bo Tadeusz Mazowiecki mówiąc o społecznej gospodarce rynkowej następnie szukał polskiego Erharda, w tym przypadku trafił na Leszka Balcerowicza, który no, w gruncie rzeczy po dokumentacji, którą mamy obecnie, trzeba się zastanowić, czy tak właściwie ten plan Balcerowicza tak właściwie był planem Balcerowicza, a nie planem kogoś innego. Tak, ale to znaczy, że pan Tadeusz Manowiecki wie, jak to jest gospodarka rynkowa społeczna i to jeszcze w wersji, powiedziałbym, erhardowskiej, tak, a nie w żadnym wypadku, jak w odniesieniu do liberalizmu. Tam jest jeszcze może mieć tutaj pewne wątpliwości, czy społeczna gospodarka rynkowa jest faktycznie od liberalizmu. Bo jak tak się... Wprowadzana społeczna gospodarka rynkowa była, może początkowo była najbliżej ordoliberalizmowi, aż czasem właśnie pod wpływem rządu, pod wpływem tego, że Konrad Adenauer no, w jakiś sposób musiał zachęcić społeczeństwo do głosowania. To nie jest powszechna przyjęta w niemieckiej literaturze koncepcja. To od razu panu powiem. A rzadko się spotyka właśnie taką wersją, że to jest jakby kontynuacja, przełożenie praktyczne na nawet sam Beckerat, który jest jednym z ojców, nie widziałem tego nazwiska von Beckerata. Wprost mówił, że to, co robi Erhard, w ogóle nie ma nic wspólnego z gospodarką rynkową, znaczy z ordoliberalizmem. Także tutaj były nawet wśród ordoliberałów wątpliwości co do tego, co się faktycznie dzieje, ale gdzieś tam inspiracja może.
zwłaszcza, że no, Ludwik Erhard współpracował z Wickenem. Właśnie od tego momentu, której... Tak, który to nie jest tylko i wyłącznie jedyny od Olivera. Tak, nie tak. Miały duże spory. Tak, więc... bo już spory były nawet wewnątrz, przynajmniej na przykład między Rustowem a Rybkiem. Też potrafili się w wielu kwestiach nie zgadzać, zwłaszcza społecznych. Jeden uważał, że powinno się wspierać i drugi uważał, że nie powinno się wspierać w ogóle. W kwestii nawet wolności, co jednostce wolno, czy nie wolno, to też były spory. To było takie ujęcie, takie bardzo schematyczne, w tym znaczeniu, że próba stworzenia modelu od liberalizmu z punktu widzenia bardziej Wickena niż wszystkich różnych innych ojców od liberalizmu. Tak? Bo to inaczej może tak wyjść wrażenie, że jednolita doktryna. No niestety, to niestety nie było. Ja mam pytanie, jak uważasz, co rząd PiS powinien zrobić? Nie spełnić ekspoze. A bardziej szczegółowo nie spełnić ekspoze. Na przykład nie wiem, czy ktokolwiek z liberałów zgodziłby się na 500 zł na każde dziecko. Czy darmowe leki dla seniorów też by było koniecznie liberalną koncepcją. Nie wiem, jak było w kwestii ubezpieczeniowej, nie chcę ponosić tego tematu. I całe podejście ordoliberalne do kwestii socjalnych, myślę, że też by było całkowicie osobną kwestią, niż to co PiS proponuje. A jakie by było właśnie podejście do kwestii socjalnych ordoliberalnych? Ordoliberalnie zakładał, że tylko w skrajnych przypadkach powinno się pomagać, ale takie się już... Skrajne sytuacje są takie, w której dana jednostka nie może sobie poradzić w warunkach konkurencji, czy na przykład jest niedysponowana, czy po prostu nie ma na tyle umiejętności, żeby pomóc i żeby nie doszło do wykluczenia takiej jednostki, należało jej w jakiś sposób pomóc, jednak nie pomóc w sensie finansowym, żeby po prostu ją wspierać do końca jej dni, tylko po prostu pomóc jej aktywizować się gospodarczo. Dlatego była ta koncepcja płacy socjalnej w postaci minimum egzystencji, ale takie, żeby ta osoba mogła przetrwać i żeby mogła wrócić na rynek pracy, żeby to ją zmotywowało dodatkowo do poszukiwania tej pracy, jako że ma możliwość poszukiwania tej pracy i na pewno Państwu pomoże, żeby on po prostu z głodu nie zginął, ale żeby miał możliwość po prostu... A ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, emerytalne, systemowe? Było uwzględnione niestety. Daleko idące... Kwestia na początku była prosta koncepcja, należało wprowadzić, że osoby, które nie pracują, powinny mieć dostęp do tych świadczeń, a tyle z czasem zaczęło to po prostu być kwestia zbyt daleko przesystemizowana. W sensie w pewnym momencie wszystkim się należało bez względu na to, czy pracują, czy nie pracują. I osoba, która stara się, która się nie stara, również miała mieć do tego dostęp. Pytam o to, ponieważ w ramach Arbeit Gemeinschaft, kiedy oni tam opracowywali tą całą koncepcję w latach 1942-1943, tam się pojawiła na przykład koncepcja, że państwo powinno wspomagać do znalezienia miejsca zamieszkania potrzebnym rodzinom. Tak. Wsparcie takie socjalne, ono no, wykraczało poza takie najgorsze, że nie jest w stanie sobie poradzić. Państwo na przykład powinno zbierać budownictwo mieszkaniowe. Tak, i podałem ten argument właśnie w tych bardziej spornych, że albo tanie budownictwo mieszkaniowe, żeby rodziny, które zarabiają najmniej, było w stanie stać, albo właśnie budownictwo socjalne, w których właśnie osoby w przypadku właśnie tej działalności w sytuacji podaży tej pracy, tak jak mówiłem, że dobra na rynku się zwiększa, jednocześnie podaż siły roboczej, żeby takim osobom pomóc się po prostu przebranżowić, czy żeby przenieść ich w ten sektor gospodarki, w której te osoby mogłyby się aktywizować, żeby faktycznie dać im to miejsce zamieszkania, co ordoliberowie również mówili, by dać jednostce właśnie albo własne mieszkanie, albo jakiś kapitał, albo nawet ziemię, by taka osoba miała możliwość negocjacji z pracodawcą. Czy nie był w takiej sytuacji, że albo pójdziesz do pracy, albo będziesz dopędzał się bezrobotny, tylko żeby taka osoba mogła powiedzieć, jeżeli ty mi nie zapłacisz tyle, bo miałabyś wolność umów, to pójdę gdzie indziej, kto będzie chciał moich usług i z tego skorzystać. A jak pan skomentuje to, że większość tych ordoliberałów pracowała oficjalnie na uniwersytetach niemieckich w okresie hitlerowskim? Tak, nie było?
tego, i dostawali granty na opracowywanie tej z tego, co wiem, nawet wielu liberałów pisało dla niemieckich gazet chwaląc jako rząd Hitlera i to, że jego polityka może być naprawdę pozytywna dla całej gospodarki niemieckiej, dla przyszłości narodu niemieckiego. Tak, to jest prawda. Jednak nigdy nikt nie wytłumaczył, czy to była kwestia w sensie, żeby obronić siebie, ochronić swoich bliskich, czy po prostu naprawdę tak to śledzić czasem, co się nie zmieniło. Też część ordoliberałów, którzy może powiedzieć, byli bardziej uczciwi względem własnych przekonań, uciekali nawet do Turcji, z czego wielu ordoliberałów pracowało w Turcji i tam nawet prosiło tureckie dzieci, żeby pomogły im szukać tłumacza, że oni po prostu prowadzili zajęcia w języku niemieckim, a jakiś tłumacz tłumaczy podstawy ekonomii czy podstawy socjologii na język turecki. Też może z tego powodu w momencie wprowadzania tej koncepcji ordoliberalnej społecznej gospodarki rynkowej ściągano Turków. Ale to już jest tak też daleko idące teza, której nie jest oceniona. Jeden z największych problemów w Polsce obecnie jest kryzys demograficzny. To jest problem, który ma również duże przełożenie na gospodarkę, zwłaszcza na system emerytalny. Pomysłem pisma na rozwiązanie tego problemu jest słynne 500 zł na dziecko. Mówi, że ordoliberałom się to nie spodobało. No jak w takim razie ordoliberałowie spróbowali rozwiązać ten problem? Zwłaszcza, że jak odpowiadałeś, ordoliberałowie dostosowuje się do konkretnego miejsca. No to weźmy pod uwagę te nasze największe problemy, które potrzeba chyba, od których rozwiązania chyba trzeba zacząć, żeby prowadzić chodzimy z społeczną gospodarkę rynkową. Tak, ja tak jak wspomniałem, były te strefy, które miały być wykluczone z działalności wolnego rynku. Było to właśnie działalność rolnicza, który właśnie małżeństwo wiedziało, że jak będzie miało synów, czy tam będzie miało córki, to będą im pomagać w tej działalności. I to jest właśnie typowo ordoliberalne myślenie. Jeżeli my nie zadbamy o swoją przyszłość, czyli nie będziemy mieli tego potomstwa, które nam pomoże działać, no to w przyszłości będziemy mieli gorzej. To się tyczyło w przypadku rolnictwa, w przypadku życia miejskiego, czy po prostu działalności przemysłowej. Koncepcja była podobna. W sensie po prostu wiedzieli, że w przyszłości trzeba się do kogoś zwrócić. Przede wszystkim dbano o tą tkankę społeczną. I była wiodąca zasada subsydiarności, czyli jeżeli ja mam problem, to pierwsze, do kogo się zwrócę, to jest moja rodzina, czyli moje dzieci, czy kuzynostwo i tak dalej. Następnie dopiero zwrócę się do sąsiadów, do najbliższej parafii, do landu, a dopiero później do władzy centralnej. Nigdy odwrotnie, nie zaczynało się od powiedzmy aparatu państwowego, a później pytano się najbliższych. Dlatego ordoliberałowie wierzyli, że jeżeli ma się swoje własne potomstwo, ma się dużą rodzinę, to zawsze ktoś będzie w stanie pomóc i w ten sposób chcieli budować. Oczywiście to nie zostało wprowadzone w tak daleko idący sposób, to jak teoria zakładała, ale myślę, że to by było takie odpowiedniejsze podejście niż płacenie 500 zł, nieważne jakie to jest dziecko, nieważne w jakich warunkach będzie się wychowywać, bo powiem szczerze, 500 zł dane każdemu dziecku bez żadnych warunków, no mogłoby doprowadzić do daleko idących patologii, o których no, niektórzy już podnosili, nie chcę cytować tych argumentów, ale 500 zł na każde dziecko myślę, że nie dość, że nie byłoby zgodne z koncepcją ordoliberalną, to przede wszystkim nie jest tak jakby fair w stosunku do całego społeczeństwa, bo w takim razie... Ale wiesz, problem demograficznego to jest właśnie problem całego społeczeństwa, ze względu na system emerytalny, który trzeba będzie spotkać z budżetem, na co się będą składać wszyscy. Ale ja tak się... To jest problem. Co za 500, jak można wychować dziecko za 500 zł? Ja nie powiem o konkretnej koncepcji, bo myślę, że problem demografii to jest problem całego społeczeństwa. Tak, ale wydaje mi się, że lepiej by było dać do zrozumienia społeczeństwu, no jeżeli, że nie możesz liczyć na państwo, nie możesz liczyć na jakąś władzę, możesz liczyć na siebie i wtedy mogłaby być koncepcja posiadania dużej ilości dzieci, mogłaby być pozytywna i w tym momencie, w którym no, ludzie powinni po prostu zrozumieć, że nie będzie ktoś czekał na nich z pomocą, tylko że oni mogą liczyć sami na siebie. I w tym momencie posiadanie właśnie dzieci, posiadanie dużej rodziny mogło być pozytywne, bo koncepcja obecnie jest nawet, że po co ja mam komuś pomagać, jest od tego państwa. Ja płacę podatki, pomoc socjalna powinna pomagać tym ludziom. Więc dlaczego ja mam pomagać? W społeczeństwie niemieckim jest nieco odwrotnie. Ja pomogę. Bo jeżeli tak było przynajmniej na samym początku, ja pomogę, bo kto pomoże, jak nie ja?
Oczywiście to się zmieniało, ale koncepcja chyba ja pomogę swojemu bliskiemu niż państwo pomoże bliskiemu jest lepsze, przynajmniej z moralnego punktu widzenia, bo pomaga właściwa osoba, a nie jakieś i w naszym idealnym jakimś tam do tego możemy dążyć, ale musimy wziąć pod uwagę, że warunki zostaną. Ale czy to właśnie nie w Niemczech wprowadzono tak na dobrą sprawę po raz pierwszy, że to państwo pomaga? Kiedy nie mamy do czynienia z ustawami Bismarcka dotyczącymi zabezpieczeń społecznych, to znaczy nie. Jeszcze to zgadza. No więc jakby te mody, że w Niemczech ja pomogę bliźniemu, jest wcześniej miałbym być wybudowany, tak? Bo pierwszy powiedziałbym takie szkolenie ludzi od góry, że nie ma co liczyć na bliźni w okolicy, tylko na państwo, tam się pojawiło na mocną stronę, tak? Toś, nawet nie powiem, to już było dużo wcześniej wprowadzane, bo nawet koncepcja szkół historycznej też uwzględniała, że państwo jako całość będzie wspierać ludzi i będzie z ludźmi współpracować. Tak, to ale było to, co... teraz nie mówimy o koncepcji, tylko mówimy o faktach, które mają szkolą ludzi do odpowiedniego myślenia. Tak? To założenie rozumiemy, że jeżeli nie przyzwyczajimy ludzi poprzez pewne działania polityczne, to na przykład poddawanie się państwu, to oni zaczną wtedy liczyć na swoich najbliższych, będę miał więcej dzieci. Takie założenie rozumiem, tak? No takie było założenie. Ale to pierwszy, który powinien paść ofiarą myślenia odwrotnego, nie muszę liczyć na swoich, bo powinni być Niemcy. I jakby nie patrzeć po II wojnie światowej, byli ofiarami tego rodzaju myślenia. Nie miał tutaj pomóc, władze alianckie nie były zainteresowane pomocą społeczeństwa niemieckiego, dlatego zaczęli pomagać sobie nawzajem. I stąd powstała koncepcja tej społecznej współpracy ordoliberałów. To jest stan zastany, w którym... No nie, ordoliberały są wcześniej. To są lata 30-40. Tak, to nie dlatego, że sam alianci nie są im pomagać, tylko dlatego, że oni, prawda, dostępują dalej trzecią drogę. Pomiędzy Rysferytem a, powiedziałbym, takim, no, państwem statystycznym, tak, się próbuje zrobić tam, ta grupka wokół Hitlera i Berlina, tak? No i tak, chociaż też początkowo to było trochę liberalne, nawet tam Szach, tam próbuje robić uwagę budżetową, prawda, tam Wendel i tam cała ta reszta. Ale to jest, powiedziałbym, ideowa rzecz. Natomiast po II wojnie światowej nie chcieli żadnych zabezpieczeń społecznych? Nie, społeczeństwo chciało. To jest rzecz naturalna, ja to podkreślałem w prezentacji, że społeczeństwu niemieckiemu bliżej było do keynesowskiej polityki niż do liberalnej polityki, gdyż oni nie tylko potrzebowali elit, które będzie nimi rządzić, będą potrzebować silnego władcy, którego będą wspierać, potrzebują silnego państwa, które będzie im pomagać. I to jest fakt. Niemieckie społeczeństwo od samego początku, kiedy rozpoczęto badania nad nim, wykazuje właśnie takie tendencje. Oto von Bismarck był szanowany przez większość, Adolf Hitler również doszedł do władzy z tego powodu, że był utożsamiany z silną osobą, która będzie w stanie doprowadzić właśnie to społeczeństwo niemieckie do tego dobrobytu poprzez właśnie zarządzanie silnej ręki. I to po wojnie zostało. Oni potrzebowali właśnie jakiejś silnej ręki, która będzie im wspierać. No ordoliberałowie uważali, że to mogłoby prowadzić do daleko idących, no po prostu patologii społeczno-ekonomicznych poprzez dojście kolejnego dyktatora do władzy. I dlatego władza państwowa też nie powinna być zbyt daleko rozwinięta, mimo tego, że tak, jak już podkreśliłem, społeczeństwo niemieckie dużo bardziej wolałoby być rządzone przez silną rękę, niż być poddane własnej woli i odpowiedzialności za swoje decyzje. Jeszcze mam pytanie. Generalnie mówisz, ale mówisz, że generalnie silne władztwo Adolf Hitler tutaj jest. W każdym razie, czy wcześniej, zanim Erhard wprowadził ten ordoliberalizm po II wojnie światowej, czy wcześniej w jakiejś formie zbliżonej do ordoliberalizmu w Niemczech w XIX wieku na przykład, czy istniały takie reguły, które mniej więcej jak po wojnie istniały w Niemczech? Wydaje mi się, że takiej koncepcji nawet samo państwo nie zakładało. Tam po prostu zawsze było silne państwo, w których działały właśnie te jednostki. Tak, i państwo było rzeczą nadrzędną właśnie nad jednostką i ordoliberowie chcieli zmienić ten porządek rzeczy, że najpierw powinna być jednostka, dopiero później państwo, dla którego się działa. Zawsze społeczeństwo niemieckie niestety było w odwrotnej sytuacji, czyli państwo było na tym pierwszym miejscu, silny władca był
to właściwie dlatego też na samym początku powiedziałam, że mówiąc o niemieckim liberalizmie, no to troszkę jest śmieszne, bo nawet Ludwig von Mises opisywał, że niemiecki liberalizm tak naprawdę był bardzo wątły. Ciężko powiedzieć, można powiedzieć, że to liberalizm jest pierwszą jakąś liberalną koncepcją, która była jakoś szanowana przez niemieckie społeczeństwo. Choć z tym szanowaniem przez niemieckie społeczeństwo też było różnie, gdyż po pierwszych sukcesach społecznej gospodarki rynkowej, czy poprzez reformę Erharda, mimo wszystko część społeczeństwa była oburzona, że muszą liczyć na siebie, a nie mogą liczyć na właśnie państwo, które im pomoże. Oczywiście z czasem, jak zaczęli mieć coraz więcej pieniędzy, pensje zaczęły rosnąć, ceny zaczęły spadać, zrozumieli, że może jednak faktycznie w tym szaleństwie, jak uważali, jest jakiś głębszy sens. Dlatego pomimo, że związki zawodowe chciały mieć ogólnonarodowy strajk, żeby walczyć po prostu z koncepcją prowadzoną przez Ludwika Erharda, to ludzie po prostu nie chcieli, bo widzieli, że jest im z każdym miesiącem coraz lepiej. Z tego co pamiętam, nawet Wilhelm Rybke był nawet za tym, żeby powstał właśnie wspólny rynek europejski. Też właśnie w tym wspólnym rynku mogło powstać właśnie ten konkurencyjny rynek, o którym liberałowie chcieli mieć. Tak? Czyli im większy rynek, tym większa konkurencja, im większa konkurencja, tym większy dobrobyt dla wszystkich. Zresztą Rybke nieraz pisał o tym, że właśnie dążenie do takiej koncepcji może być koncepcją słuszną, gdyż powstanie jednego jakiegoś terytorium Unii Europejskiej no może przynieść korzyść nie tylko państwu niemieckiemu, ale i całej Europie. Tak więc myślę, że ordoliberowie nie byliby przeciwni Unii Europejskiej jako przestrzeni ekonomicznej, jako przestrzeni politycznej, czy powstawaniu przyszłego państwa europejskiego. Myślę, że jednak mimo wszystko mogliby mieć pewne wątpliwości, ale to nie były te czasy, żeby oni opisywali koncepcję polityczną zjednoczenia Europy, a skupiali się na tym, z czym właściwie pracowali, czyli z tą integracją gospodarczą. Ja mam pytanie, czy w Niemczech gospodarce niemieckiej w podejściu państwa do gospodarki przy pierwszym momencie mieli jakieś ograniczenia oprócz i tam jakieś takie klasyczne podejście do gospodarki oprócz zakładów ubezpieczeń społecznych, oprócz tego obowiązku ubezpieczania się, gdzie jeszcze jakieś ograniczenia wolności gospodarczej. Mówisz, że ordoliberalizm się pojawił w pierwszym II wojnie światowej, że już wtedy dostrzeżono jakby ten potencjał liberalizmu, w sensie, czy widzę jakieś ograniczenia wolności gospodarczej? Myślę, że, nie, że ograniczeń jako takich też nie jestem, nie znam się na prawie niemieckim, zwłaszcza przed pierwszą wojną światową. Po prostu w tamtym momencie nie było takie istotne no jakby podejście do tej jednostki, do tej przedsiębiorczości, gdyż no po prostu każdemu w ramach tej gospodarki, którą zastali, się dobrze funkcjonowało. Też byli właśnie żyli w tym przekonaniu, że państwo funkcjonuje w sposób właściwy, tak więc po co zmieniać? Ja myślę, że nie było. Może włożyć pod uwagę, że kolejne państwo wymienię, gdzie tam na przykład były cztery jakieś tam spółki, które organizowała kolej. A w Niemczech, przed zjednoczeniem Polsek były kolejne państwo. Nie było nic chyba tyle. Jeszcze 5 lat, nie? Tak jest przykład wyjątku, bo jak wejdziemy na 18 wieku, pan tam mówił o tym lekarstwie, na przykład postać na zboże, żeby obniżyć właśnie ceny zboża u siebie w tym sensie, bo chcieli, żeby rozwijał się uprawa ziemna. No państwo miało na pewno dużo większy wpływ niż w innych, bardziej liberalnych państwach, ale to nie było tak, że ta działalność była w jakiś drastyczny sposób ograniczana. Myślę, że czegoś takiego nie było, choć mówię, ciężko mi się do tego odnieść. Nie, to zupełnie serio, to prawdziwe, powiedziałbym, nastawienie gospodarki następuje w pierwszej wojnie światowej. Tam jest ta koncepcja gospodarki wojennej, ona tam dalej funkcjonowała pomimo zakończenia wojny, także tak naprawdę likwidacja wolności gospodarczej i próba jakiegoś centralnego sterowania gospodarką, pozwania interwencji, to
To jest 1915 rok, kiedy się tak pojawia ta idea gospodarki wojennej. Potem inne kraje europejskie w samym kierunku zaczęły wędrować. Widzą pewnego rodzaju tam sukcesy, tak jak Keynes, pewnego rodzaju próbą odpowiedzi teoretycznie na te doświadczenia centralizowanej gospodarki. A faktycznie były wspierania, oczywiście państwo wspierały. Tutaj panu rację, niektóre działy, na przykład kolej, które rzeczywiście były państwo wiodące. Za Niemcami inne kraje europejskie też zaczęły podążać właśnie kwestii upaństwowienia kolei tak zwanej żelaznej. Natomiast poza tym, że na przykład wspierano niektóre kartele, tak? Czy to przykład cukru, starano się wpływać na ceny węgla wewnętrznego. No i poza tym, że wprowadzano Niemcy, był jeden z pierwszych obszarów, kiedy się jednoczą tych, który próbuje się wyodrębnić celnie, czyli ostatecznie zaczyna się likwidacja wolności handlu w Europie, tak? To są te pierwsze lata 60-70. To w wewnętrznym działalności państwa niemieckiego dosyć miało dość dużą swobodę gospodarczą. Tutaj dopiero jest pierwsza wojna światowa, to rzeczywiście duży wyłom w tym zakresie. Też faktycznie pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową ta gospodarka cały czas mimo wszystko była bardziej właśnie pod działaniem państwa. W pewnym momencie, gdy doszły, jak zostało to nazwane, liberalne rządy, doszły do hiperinflacji, w tym momencie właśnie pojawia się rząd Adolfa Hitlera, który mówi, że będzie walczył z kartelami, będzie walczył z monopolizacją, a w gruncie rzeczy tak naprawdę wspierał, bo widział, że potencjał monopolisty jest dużo większy niż potencjał dużej ilości małych przedsiębiorców. Tak więc przed pierwszą wojną... Łatwiej się steruje. No to z całą pewnością. Po II wojnie światowej dekartelizacja, ona nie doszła do skutku, jakby ten proces został zatrzymany i do dnia dzisiejszego widzimy wielkie konglomeraty niemieckie, które funkcjonują. Też się w jakiś sposób kłóci, prawda? Są idealne. Tak, tak. Ja się z tym totalnie zgadzam. To nie wszystko się udało wprowadzić, tak jak tutaj doktor zauważył, koncepcja, która może była na papierze, czyli ta teoria, nie do końca zgadzała się z tym, co było wprowadzane w II wojnie światowej. Tak doszło do liberalizacji gospodarczej, tak doszło do wprowadzenia pewnych jakby społecznych aspektów do liberalizmu, ale to myślę, że nawet nie połowę teorii została wprowadzona. Część została całkowicie pominięta, część była niemożliwa do wprowadzenia, na część była społeczeństwo nie zaakceptowało do części zmian, tak więc wiele kwestii naprawdę zostało pominięte. To jest reforma RHB, to była liberalizacja gospodarcza. W myśl ordoliberalną jednak nie do końca wprowadzana do końca. Czyli nie cała teoria, tylko część teorii, która była zaakceptowana i którą RHB uważał, że jeżeli ją wprowadzi, to może skutkować, że gospodarka niemiecka w końcu ruszy i społeczeństwo niemieckie będzie miało się lepiej. To nie było tak, że to jedna reforma i ordoliberalizm na 100%. Nie wiem, może 30% było prowadzone z samą reformą Lacharda i następnych lat. To nigdy nie było wprowadzane w dużym stopniu. Sama koncepcja może i była słuszna, ale nie było ani społecznej zgody, ani politycznej zgody, żeby wprowadzić ją w całości.